takich informacji dotyczących remontu Nyskiej Tamy nikt się z pewnością nie spodziewał. Nie dość, że spółka będąca liderem konsorcjum, które prowadziło pracę, niespodziewanie upadła pod koniec stycznia i ogromna inwestycja na jeziorze i Nysie Kłodzkiej stanęła pod znakiem zapytania, to do tego jeszcze okazało się, że za Hydrobudową Gdańsk stoją niejasne interesy i szemrani biznesmeni. W ubiegłym tygodniu Newsweek opublikował tekst, z którego wynika, że Hydrobudowa należała do osób związanych z mazowieckimi gangami i byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych. Jest wtorek, 17 dzień lutego. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. W tym wydaniu powrócimy do historii chorego na raka Mateusza Anioła. Koledzy ze szkoły organizują dla nastolatka spektakl teatralny połączony ze zbiórką pieniędzy. Mały Książę, tak jak właśnie anioł, spada na ziemię. Zasiądziemy także na widowni Nyskiego Domu Kultury i przypomnimy, jak wyglądał tegoroczny przegląd grup artystycznych Nasze Najlepsze. Gangsterzy i skazani byli oficerowie wojskowych służb informacyjnych stoją za remontem Tamy w Nysie. Newsweek w ubiegłym tygodniu ujawnił rewelacje dotyczące upadającej spółki Hydrobudowa, która jest liderem konsorcjum pracującego przy zaporze i korycie Nysy Kłodzkiej. Niespodziewany wniosek o upadłość, jaki złożyła Hydrobudowa, wprawił w zakłopotanie nie tylko Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który prowadzi inwestycje w Nysie. Gdańska spółka jest również wykonawcą bulwarów wiślanych w Warszawie. Inwestycja w stolicy jest warta 120 milionów złotych, a ta w Nysie ponad 4 razy więcej, z czego ponad 320 milionów to pieniądze unijne, o które w razie niewykonania pracy w terminie wspólnota może się upomnieć. Choć wrocławska RZGW zapewnia, że pozostali członkowie konsorcjum chcą porozumieć się w sprawie przejęcia prac, to mimochodem na jaw wyszły niejasne interesy i ciemne zaplecze Hydrobudowy. Jak pisze dziennikarz tygodnika Newsweek, za Hydrobudową Gdańsk stoją dwaj skazani za przestępstwa oficerowie wojskowych służb informacyjnych, bandyta związany z gangiem pruszkowskim i aresztowany szef Skok Wołomin. To właśnie te osoby mają według dziennikarza stać za spółką będącą liderem konsorcjum, które remontuje Nyską Tamę. Jedną z nich jest Piotr P., pseudonim Bentley, który przez 2 lata szefował Radzie Nadzorczej Skok Wołomin. Bentley od kwietnia ubiegłego roku siedzi w areszcie z zarzutami wyłudzania kredytów oraz kierowania gangiem. Według śledczego Newsweeka Skok Wołomin zamieniła się w gigantyczną pralnię brudnych pieniędzy. Dariusz Bednarz, były policjant, radny miejski i wykładowca nyskiej PWSZ, wskazuje, że sposobów, w jaki przestępcy gospodarczy piorą pieniądze, jest wiele. Najczęstszym sposobem jest zwiększanie w sposób fikcyjny przychodów, czyli firma, która ma zamiar wprowadzić do obrotu pieniądze, środki finansowe pochodzące z nielegalnych źródeł, one nie mają swojego umocowania w dokumentach, zawyża się przychody, automatycznie wprowadzając tą gotówkę. Pieniądze z wołomińskiego skoku miały posłużyć Bentleyowi i jego kolegom do zakupu akcji Hydrobudowy nabytych od Szwedów. Nie kupili oni ich jednak bezpośrednio. Właścicielem gdańskiej Hydrobudowy jest zarejestrowana na Cyprze spółka, należąca z kolei do kilkunastu innych, również cypryjskich spółek. Przestępca gospodarczy, finansowy decyduje się na jak największe rozszerzenie podmiotów gospodarczych, fikcyjnych, związanych z tąże firmą i rozmydlenie, tak zwane. To jest nawet potem technicznie trudne do zrealizowania, jakakolwiek kontrola skarbowa, jeżeli raz dotyczy to kilku państw. Następnie spółka spółce, następnej spółce przekazuje. Sprawa niejasnej własności to jedno. Jak jednak doszło do tego, że Hydrobudowa Gdańsk ogłosiła upadłość? Oficjalny powód to brak możliwości spłaty zaciągniętego 50-milionowego kredytu. Zgoła inny powód podaje jednak Newsweek. Według rozmówcy dziennikarza Newsweeka chodzi o rozrzutność. Właściciele spółki mieli wypłacać sobie milionowe dywidendy, płacili również ogromne pieniądze za utrzymanie biura w Warszawie, a Rada Nadzorcza miała wypłacać sobie 1 000 000 złotych rocznie. Do tego dochodzi jeszcze wynajem helikoptera i utrzymanie go oraz loty między Warszawą a Gdańskiem oraz podejrzane usługi konsultingowe. To jest stary, sprawdzony sposób. Wielu przedsiębiorców z tego korzysta, jak i małych, tak i dużych. Po prostu wrzucanie wszystkiego w koszty, czyli nie jest to zyskiem firmy, a obciążanie, tak faktycznie jest korzystanie prywatnych osób. Pojawia się zatem pytanie, czy można było prześwietlić spółkę dokładnie i zapobiec temu, co nastąpiło. Są w sumie dwie możliwości takie. Jest to albo wszczęcie postępowania karnego, ale to jest tylko, kiedy jest podejrzenie zaistnienia przestępstwa, albo podjęcie tzw. tzw. działań operacyjnych. Także musi być zaistnienie podejrzenia, że jakaś firma działa w sposób przestępczy. Przy sprawie Hydrobudowy ciężko mówić o podejrzeniach w stosunku do niej. Rzeczywista własność spółki została bowiem sprytnie ukryta, żeby nie kojarzyć jej ze skazanymi lub podejrzanymi o przestępstwa akcjonariuszami. Taki obraz spółki, która jest liderem konsorcjum wykonującego pracę na Jeziorze Nyskim i przy korycie Nysy Kłodzkiej, nadaje sprawie upadłości Hydrobudowy i związanych z tym perturbacji pikanterii. Niezależnie od tego, jak wygląda zaplecze spółki, pracę w Nysie trzeba skończyć w terminie. Inaczej wielomilionowa dotacja z Unii Europejskiej przepadnie. Jak zapewniał nas Piotr Stachura z wrocławskiego RZGW, pozostali współkonsorcjanci zaczynają przejmować zakres prac prowadzonych przez Hydrobudowę. Ponadto przedstawiciele RZGW w piątek będą wizytowali plac budowy i spotkają się z władzami powiatu. O sprawie będziemy jeszcze informowali. Fabian Miszkiel dla Regionalnej Telewizji Opolskie. Nyski magistrat nawiązał współpracę z Centrum Adama Smitha, instytutem naukowo-badawczym prowadzącym działania na rzecz rozwoju wolnego rynku. Porozumienie to oznacza, że Śląski Rzym będzie poligonem doświadczalnym dla innowacyjnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości. Pierwszym efektem współpracy ma być wprowadzenie w Nysie pilotażowego w skali kraju programu, którego celem ma być skrócenie procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Centrum SMISA wystosowało do nas pismo jako do pierwszego miasta w Polsce i chce u nas to przeprowadzić. Mają to wszystko przebadane, zanalizowane, odpowiednie raporty też powstały. Wykonawcą pilotażowego programu ma być Nysa, także ze względu na to, że lokalne instytucje prowadziły podobne innowacyjne w skali kraju programy, tak jak Nyski Urząd Pracy, który jako pierwszy w Polsce testował bon zasiedleniowy. Współpraca gminy z Centrum Adama Smitha póki co będzie polegała na wsparciu merytorycznym. To jest pomysł na uproszczenie procedur związanych z obsługą mieszkańców w zakresie wydawania pozwoleń na budowę. Pokażą nam, jak to zrobić, jak te procedury uprościć, jak to poukładać. Kordian Kolbiasz podkreśla jednak, że jest to dopiero początek współpracy z centrum. To jest dopiero początek drogi między dalszą współpracą. Centrum Adama Smitha chciałoby mieć w Nysie partnera, którym będzie testowało różne rozwiązania, na końcu których jest korzyść dla mieszkańca i dla przedsiębiorcy. To jest wspieranie inwestycji mieszkańców, tych, którzy korzystają z usług miasta, i myślę, że to jest o tyle dobre, bo Centrum Smitha jest aktualnie tym centrum, które wspiera, doradza gremiom rządowym, prezydentowi, i też dobre przełożenie na to, co się będzie działo w kraju. Innym projektem, jaki ma na celu otwarcie Nysy na przedsiębiorców i zachęcenie ich do inwestowania w gminie, jest wstępne porozumienie podpisane z Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nasi pracownicy, którzy będą się zajmować obsługą inwestorów, przejdą specjalne szkolenia w agencji, również z agencji będziemy mieć audyt inwestycyjny. Najpierw musimy zinwentaryzować powierzchnie, które mamy przeznaczone pod inwestycje. Te powierzchnie zostaną zwizytowane przez audytorów agencji i wówczas nasi pracownicy pojadą tam na staże. To pozwoli gminie na zaoferowanie terenów do sprzedaży inwestorom zewnętrznym i jednocześnie odbędzie się prezentacja tych terenów handlowcom agencji. Marek Rymasz podaje tu przykład Nowej Soli, gdzie na terenach tamtejszej strefy ekonomicznej zakłady otworzyło kilka koncernów motoryzacyjnych. Podobnie pod kątem konkretnej branży ma przygotować się Nysa. Jeżeli chodzi o celowanie, to na podstawie badań i analiz, które w ramach tej całej strategii będą opracowane. Nie chcemy sięgać po każdego inwestora z byle jakiej branży. Zależy nam na sprofilowaniu naszej oferty. Według zapowiedzi realizacja projektu ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Myślę, że w ciągu pierwszego półrocza zbudujemy ten cały zespół, przeszkolimy, dokonamy prezentacji. Jednocześnie mamy zapewnienie, że nasza oferta inwestycyjna, jeżeli zostanie już tak zaudytowana i przygotowana, zostanie rozesłana niemalże do 15 000 odbiorców poprzez agencję. Nysa ma już 12 hektarów terenów inwestycyjnych utworzonych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i chce uzbroić kolejne 150 hektarów znajdujących się w okolicach Radzikowic i Goświnowic. Nadchodząca środa to środa popielcowa, dzień, w którym rozpoczyna się w kościele katolickim okres Wielkiego Postu poprzedzający i przygotowujący do przeżycia świąt Wielkanocy. Uroczystość ta ma na celu pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej decyzji osobistej odnowy i nawrócenia. Zgodnie z tą tradycją tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając formułę „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indyjskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w księdze Jonasza i Joela. W środę popielcową obowiązuje post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do jednego w ciągu dnia i obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Popielec nie jest dniem wolnym od pracy. Mija prawie rok od zabójstwa Dietera Przewdzinga, burmistrza Żdzieszowic. O tej wstrząsającej sprawie informowały media w całej Polsce. Przypomnijmy, samorządowiec został zamordowany 18 lutego ubiegłego roku w swoim domu w Krępnej. Zbrodnia była wyjątkowo brutalna. Burmistrz Żdzieszowic został znaleziony w domu z wieloma ranami kłutymi i poderżniętym gardłem. Mimo trwającego kilkanaście miesięcy śledztwa wciąż nie wykryto sprawców. Na ekspertyzy wydano już ponad 130 000 złotych, przesłuchano 130 świadków, ale na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jak informuje prokuratura okręgowa w Opolu, śledztwo w tej sprawie nie zostanie w najbliższym czasie umorzone. Trwają kolejne czynności, które mają wykryć sprawców tego brutalnego morderstwa. Po dwóch dobrych meczach, w tym ostatnim spektakularnym zwycięstwie z liderem Ligi Zwyżkowa, siatkarze Stali znowu rozczarowali swoich kibiców. Tym razem w meczu wyjazdowym nie sprostali drużynie APP Krispol Września. Nyski AZS ustępował rywalom w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła i przegrał zdecydowanie 0-3, a w setach do 19, do 16 i do 17. Nysianie spadli na 7. miejsce w pierwszoligowej tabeli i perspektywa rozstawienia w play-offach coraz bardziej się oddaliła. Kolejny mecz naszych siatkarzy już jutro. Stal przed własną publicznością podejmie Pekpol Ostrołęka, a mecz będą mogli zobaczyć kibice siatkówki w całym kraju, bowiem spotkanie będzie transmitować TVP Sport. Już w piątek w Nyskim Domu Kultury odbędzie się spektakl Mały Książę. Przedstawienie przygotowane zostało specjalnie dla Mateusza Anioła, chorego na raka 15-latka, o którym mówiliśmy już w wiadomościach. Chłopak w swojej walce nie pozostaje sam. Nauczyciele i koledzy z klasy robią wszystko, aby wesprzeć nastolatka. Historię Mateusza Anioła przedstawiliśmy w grudniu. Nastolatek z Nysy zmaga się ze śmiertelną chorobą, nieoperacyjnym guzem mózgu. Nazywam się Mateusz Anioł, mam 14 lat. Chodzę do gimnazjum nr 2 w Nysie, no i na ogół staram się po prostu żyć normalnie, pomimo mojej choroby, i po prostu być sobą. Choroba i jej leczenie jednak nie do końca to umożliwia. Mateusz większość czasu spędza w domu, bo chemioterapia mocno osłabia organizm, który staje się bardzo podatny na infekcje. Mimo to, że leczenie jest bezpłatne, to sporo pieniędzy potrzeba na wydatki z nim związane. Ograniczamy swój budżet domowy tak jak możemy, żeby po prostu z czegoś trzeba zrezygnować, żeby po prostu było na leczenie dziecka. No, jeździliśmy raz w tygodniu do Katowic, tam niestety no same koszty związane z wyjazdami, z paliwem, z takimi rzeczami, pobyty w szpitalu, raz jesteśmy jeden dzień, raz dwa, nieraz do tego, że na przykład jeździliśmy raz w tygodniu, dochodziły wyjazdy takie spowodowane na przykład jego spadkiem odporności, czy spadkiem jakichś tam innych parametrów krwi, trzeba było przetaczać krew, trzeba było znowu jechać i po prostu no, wszędzie, na każdym kroku wiadomo, że spotykamy się z takimi niestety kosztami, bo nawet postawić auto przed szpitalem, wszystko kosztuje. Nie ma po prostu nic, co odbyłoby się za darmo, że tak powiem. Z pomocą rodzinie Aniołów znowu przychodzą nauczyciele i uczniowie z gimnazjum nr 2 w Nysie, którego uczniem jest Mateusz. Pedagodzy ze swoimi podopiecznymi przygotowali spektakl Mały Książę, podczas którego będą zbierali datki na leczenie Mateusza. Zostanie on wystawiony w najbliższy piątek w Nyskim Domu Kultury. Dlaczego Mały Książę? Taki był zamysł, że Mały Książę, tak jak właśnie Anioł, spada na ziemię. To jest pierwszy taki nasz powód, dla którego właśnie takie przedstawienie wybraliśmy. Ponadto propozycja padła właśnie od naszych aktorów. Oni zaproponowali, my też chcemy pomóc, my chcemy wesprzeć Mateusza, no i robimy to w taki sposób, jaki potrafimy. Robiąc coś, co lubię robić i sprawia mi to przyjemność, mogę jemu bardzo pomóc. I tu już nie chodzi tylko o kwestie finansowe, tylko o to, że Mateusz raz powiedział takie ważne słowa, że jest to też rozrywka w chorobie. Taka odmiana, nie tylko siedzenie w domu. W piątek zaprosiliśmy mieszkańców miasta, zaprosiliśmy wszystkich chętnych, ale także specjalne zaproszenie wystosowaliśmy do panów burmistrzów, Urzędu Miejskiego, do starostwa, sądu, komendy policji, więc wszystkich takich ludzi, którzy wpływowych dla naszego miasta, ale takich, którzy mogą także tę akcję wesprzeć. Przed i po spektaklu będzie prowadzona zbiórka do puszek na rzecz Mateusza, ale nie tylko. Lokalni artyści Nyskiej Grupy Artystycznej przekazali również przedmioty na licytację, która odbędzie się przed spektaklem. W tej chwili mamy obrazy, mamy rzeźby w kamieniu, również prace malarskie takie wykonane na dachówkach, różnymi metodami. Tym, którzy szkolną lekturę już nieco zapomnieli, przypominamy jej bohaterów i zapraszamy w piątek do Nyskiego Domu Kultury na godzinę 17, bo Mały Książę to nie tylko baśń dla dzieci, to historia o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Stawia pytania o hierarchię wartości oraz sens więzi między ludźmi. Mały Książę to jest główna postać książki, która wędruje po różnych planetach, szukając przyjaciół i ucząc się nowych rzeczy. Na końcu książki niestety umiera z powodu żmii. W przedstawieniu Mały Książę odgrywam rolę Róży. Róża to tak naprawdę metafora. Dumna, zarozumiała kobieta, która nie zna uczucia miłości. Jednak kiedy pojawia się Mały Książę, Róża jakby zaczyna, nie wiem, dojrzewać emocjonalnie. Pokochała małego księcia i potrafi się dla niego zmienić. Jestem taką postacią, jakby bardziej taką jak autorytet dla swoich poddanych, których nie posiadam i bardzo się cieszę, że ktoś do mnie zawitał i jestem z tego zadowolony, lecz nie jestem dla niego dobry i opuszcza mnie. Wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się. Chcecie lepiej zobaczyć? Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla. Zabraniam ci ziewać! Najjaśniejszy panie, wasza wysokość, przepraszam bardzo, ale odbyłem długą podróż. To było naprawdę mocne uderzenie. Nyski Dom Kultury po raz kolejny zatrząsł się w posadach pod naporem talentów i energii najzdolniejszych młodych nyskich artystów podczas 5. edycji imprezy Nasze Najlepsze. Młodzież ćwicząca przy NDK udowodniła, że trud wkładany w treningi naprawdę się opłaca, a zachwytom publiczności nie było końca. Kto nie widział, może tylko żałować. Emocje, stres i trema przed występem, ale gdy wychodzi się na scenę i staje się przed widownią, ważne jest już tylko jedno – show must go on. Całość otworzył występ zespołu The Krains z nyskiego studia piosenki Dariusza Orłowskiego. Ich gitarowe popisy zrobiły wielkie wrażenie na publiczności. Zresztą kto nie dałby się oczarować, gdy ze strun uwalniają się i błogo kołyszą nas dźwięki utworów Jimmy'ego Hendrixa. Ale zgodnie z hitchcockowską zasadą, że na początku musi być trzęsienie ziemi, a później napięcie tylko rośnie, artyści nie zwalniali tempa. DNA, Flame, Be Yourself, Shanem, Nowomex, od wachlarza stylów i różnorodności mogło się wręcz zakręcić w głowie. Nowocześnie, klasycznie, spokojnie i żywiołowo, słowem każdy widz mógł znaleźć coś, co dopieści artystyczną część jego duszy. Nie trudno było stracić rachubę czasu, zagłębiając się w kolejne artystyczne popisy, a zachwycona i rozentuzjazmowana publiczność raz po raz wybuchała kolejnymi salwami braw. I tylko szkoda, że kolejne nasze najlepsze dopiero za rok. Because you know I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass. Bass, bass, bass. I'm all about that bass, about that bass. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości już w piątek, 20 lutego. Do zobaczenia.